Pozwoliłam jej wrócić do domu, Lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te braindance'y. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od braindance'ów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Jest duża szansa, że tam coś znajdziemy. Wejdę na tę stronę. No dobra. Sprawdź, czy uda ci się coś wyszperać. Poczekam w wozie. Brakuje czterech paczek. Ja tyle dostałem od Pabla, z nim załatwię. No zaraz, kurwa, z tobą załatwię. Rozjebałbym ci mózg na papkę. Ale to by ci pewnie nie zaszkodziło. Spróbuj, no. Spróbuj.
Szukam czegoś czystego, nieedytowanego. Ja mam same czyste rzeczy. Co cię kręci? No, chcę coś takiego, żeby kopało. Coś mocnego. Mogę załatwić wszystko. Walki bokserskie, strzelaniny, przesłuchania, operacje chirurgiczne. Wrócę kiedy indziej. Wrócisz. A ty? Kupujesz coś, czy tylko straszysz klientów? Czym tutaj handlujesz? Braindance'ami. To jakieś specjalne nagrania? Powiem tak, ci, którzy wiedzą, po co przyszli, nie pytają. Szukam braindance'ów. Takich dosyć specyficznych. Specyficznych? Jesteś z policji? Daj mi swój najlepszy towar. Taki ze znakiem ćmy. Widzę, że trafiłem na konesera. Ćma będzie cię kosztować. A może jakaś zniżka dla nowego klienta? Zniżki są dla stałych nabywców. Nie masz pieniędzy, to spierdalaj. Co tam masz ciekawego? Interesy z tobą to przyjemność. Wskakuj. Spuściłem ich po drucie, ale nie ma. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Będziesz musiał to obejrzeć. Ja będę jednocześnie edytować. Jestem gotowy. Mów, co widzisz. Może zauważysz coś, co ja bym przeoczyła. Pewnie kosiarz. Tylko oni mają takie pojęcie o stylu. Nie widzisz nic, co może się przydać? Może spróbuj innych filtrów. Niedawno zamówiona. Najtańsza kawa. Śmierdzi syntetykiem.
dodatku zimna. I logo Bucker Slice. Zwykłe pudło. Logo Decker to na Ken Rogers. Kawa to można znaleźć na każdym śmietniku. No i? To znaczy, że ktoś regularnie stołuje się w Bucker Slice. A tego się nie robi bez powodu. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić ich podłe żarcie. Dziewczyna z kosiarzy. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem braindance'ów. Kombinezon roboczy z logo Electric Corporation. Szukamy budynku Electric Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Bucker Slice. EC miało kiedyś sporą elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza. Ale skąd pewność, że to tam? Dobra, mamy to. Stara elektrownia EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Zabierzesz się ze mną? Poza doskonałą pensją, pracownicy zatrudnieni w... Tak, jedźmy tam od razu. No to jedziemy. Takie jak 5 dni płatnego urlopu w roku, nielimitowany dostęp do wszystkich medycznych stymulantów oraz pomoc w zakupie nowych szczepów. Warto wspomnieć również... Ta próbka braindance'u z ćmą, którą obejrzeliśmy. Niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają tylko snaf... Przestań, musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. Od dzisiaj... Może przetrzymywać podejrzanych w areszcie przez cały rok bez postawienia w stan oskarżenia. NCPD wywalczyło również przyjęcie... To znaczy? Nie pozbawiliby się dziewczyny, która ma w szczep lalkowy i samorodny talent od tak. Uznaje się za strzał... Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. Miejski Instytut do Spraw Cybernetyki i Implantów zostanie rozwiązany w ramach walki z deficytem w budżecie. Urząd, który zajmował się m.in. certyfikowaniem implantów, zakończy działalność w przyszły wtorek. Zgodnie z nową dyrektywą, to producenci wszczepów, a nie władze samorządowe, będą przyznawać atesty według przyjętych przez siebie norm. Więcej wiadomości lokalnych w następnym serwisie informacyjnym. Do zobaczenia. Ты
No dobra, jesteśmy. Wchodzimy? Ty wykombinuj, jak się dostać do środka. Ja zostanę i poszukam sieci planów budynku. Dołączę do ciebie, jak coś znajdę. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. W środku będzie niebezpiecznie. I? Jeśli chciałeś mi powiedzieć, że mam tu czekać, to nie ma. Okej, idę. Nic nie słyszę. Wiem, gdzie jest! Łap ze skrzyni i toś. Mam przerwy. Dobra, przerwa się skończyła. Towar nie może leżeć na ulicy. Więc się śpieszy do stawa! Słyszę. Wiem, gdzie jest!
Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Będą naprawiać uszkodzenie systemu nerwowego na bieżąco. Koszt leczenia tą innowacyjną metodą wynosi zawrotne 700 tysięcy eurodolarów. No chodź do wujcia! Strażacy drugi tydzień z rzędu zmagają się z niszczycielską falą pożarów, w których płoną szczątki Atlantic City. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy! No chodź do wujcia! Nie ma czasu na podchody. Ściągnęłam plany, zaraz tam będę. Szukaj zejścia na niższe poziomy.